Cześć. Cześć. Tu Karolina. I Piotruś. Zapraszamy Was na naszego vloga na temat Rumunii. Tak jak tytuł zresztą mówi, dlaczego znajdujemy się w Rumunii, co tutaj robimy w Bukareszcie. Ja przyjechałam tutaj do pracy, pracuję dla polskiej firmy, a Piotruś przyjechał ze mną się uczyć. Piotruś, chcesz coś o sobie powiedzieć? No nie mam co. Jestem ile tutaj, masz lat? Mam 8 lat. Kiedy przyjechałeś? Przyjechałam miesiąc temu, ale powinienem chodzić do drugiej klasy w Polsce. Ale przyjechałam do Rumunii, gdzie nie chodzę do drugiej klasy, tylko chodzę do pierwszej znowu. Znowu, tak, ale zrobiliśmy to ze względów takich językowych, aby łatwiej Ci było się odnaleźć i nauczyć języka rumuńskiego, którego Piotruś nie zna. Ja mówię po rumuńsku, ponieważ ja studiowałam, skończyłam w 2005 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim filologię rumuńską na Wydziale Romanistyki, więc ja mówię po rumuńsku. No jakby skończenie samo studiów filologicznych nie znaczy nic, że ktoś będzie mówił w danym języku, ale ja mówię, bo dużo też podróżowałam po Rumunii, jeździłam też zawodowo, prywatnie, jakby od samego początku jestem związana z tym krajem. Bardzo lubię Rumunię, czasami też zastanawiam się dlaczego, bo mnie bardzo też denerwuje, są pewne aspekty, które mnie drażnią, irytują, ale myślę, że chyba każdy tak ma w każdym kraju, w którym się znajduje. Piotruś, może chcesz opowiedzieć o wrażeniach z Rumunii? Tak. To opowiedz. Piotruś tutaj przyleciał bodajże 8 albo 9 września, doleciał do mnie z moją mamą. Szkoła w Rumunii zaczyna się 13 września, tak się zaczęła w tym roku, czyli bardzo późno. W ogóle mają 3 miesiące wakacji. Jak Twoje wrażenia po tym czasie, Piotrusiu? Bardzo dobre. I pozytywne, tak, bardzo dobre i pozytywne. W tym vlogu chciałabym też zakończyć z tym takim negatywnym aspektem Rumunii, szczególnie w Polsce, ponieważ ja wiem i zdaję sobie sprawę, jak Rumunia i Rumunowie niestety są odbierani, co jest bardzo dla nich krzywdzące. Ja się też z tym nie zgadzam i zawsze ich jakoś bronię. Lubię ten kraj, tak jak już powiedziałam, uważam, że jest bardzo piękny, ma wszystko, niczego mu nie brakuje. Same miasto Bukareszt też jest bardzo ładne i bardzo lubię to miasto, chociaż jest zatłoczone, brudne. Statystyki podają, że oficjalnie w Bukareszcie mieszka 1 800 000 ludzi, natomiast codziennie jakby do pracy nieoficjalnie mówi się, że zjeżdża 3 miliony ludzi dziennie, więc, ale to widać na drogach, widać to rano, widać to wieczorem, ulice są koszmarnie zakorkowane, przejechanie w godzinach szczytu z jednego końca miasta na drugi graniczy wręcz z cudem, jest niemożliwe i nikomu tego nie polecam. My akurat mieszkamy w sektorze pierwszym, bo Bukareszt jest podzielony na 6 sektorów. Sektor pierwszy, czyli centrum. My jesteśmy bardziej na północy, niedaleko lotniska międzynarodowego Henri Coandă. Nie mieszkamy w takiej super dzielnicy, chociaż w sektorze pierwszym tak, są tak zwane kartiere, czyli dzielnice i prestiżowe, i mniej prestiżowe. My w takim średnim, w bloku dosyć starym. Wybrałam takie miejsce ze względu na bliskość do szkoły, na bliskość do sklepów, no i przede wszystkim do mojego ukochanego parku, parku Herestreu, o którym opowiemy Wam troszeczkę bliżej też w drugim odcinku. Istnieje w Bukareszcie bardzo duża różnorodność ludzi. Widać, że jest bardzo dużo obcokrajowców, którzy też przyjechali do pracy. Modnie jest mieć, jeżeli cię stać, mieć opiekunkę z Tajlandii w Bukareszcie. To taka ciekawostka. Jest bardzo dużo Tajek, które przyjeżdżają tutaj do pracy jako sprzątaczki i jako panie do opieki dzieci, czyli tak zwane bone. Pokażemy Wam też, w jakim miejscu mieszkamy, w jakiej okolicy, jak wygląda nasza dzielnica. Mieszkamy w dzielnicy Benasa. Jak wspomniałam wcześniej, jest to na północy miasta. Dosyć ciekawa dzielnica, znaczy ciekawa pod względem takim, że
bezpieczna jest. Bezpieczna i znajduje się tutaj wszystko, i komunikacja, i sklepy, szkoły, przedszkola i wejście do największego parku w Rumunii, czyli parku Herestreu. Także mamy wszystko w zasięgu ręki, no o to mi właśnie głównie chodziło. W Rumunii tak naprawdę nie brakuje niczego, bo są i centra handlowe, oni to nazywają shopping mole, są wszystkie sklepy, co do cen, tak jak powiedziałam, niektóre produkty droższe, niektóre tańsze, ale tak naprawdę wszystko można kupić. Mnie trochę brakuje pewnych produktów polskich, albo przyzwyczaiłam się po prostu do modelu robienia zakupów w Polsce. No nie ma tutaj Zalando, nie ma tu Allegro, nad czym bardzo ubolewam. Jest odpowiednik, niby odpowiednik rumuński, tak zwany Emag, ale to nie jest to samo. Po pierwsze są o wiele wyższe ceny, po drugie ceny dostawy nie są jeszcze tak atrakcyjne jak w Polsce i długo jeszcze nie będą. Jakby oferta kurierów w Rumunii, mówię tutaj o nawet o tych największych firmach, niestety troszeczkę odbiega od polskiej. Czasami nie mają nawet stałych cen za przesyłki, więc jeżeli ja coś kupuję na internecie w sklepie Emag, to nigdy nie wiem, czy to będzie mnie kosztowało 15 leja, 20 leja czy 25 leja. Nigdy tego nie wiem, a że jeżeli na przykład ktoś mieszka dalej od jakby magazynu danej firmy kurierskiej, tym niestety istnieje takie prawdopodobieństwo, że zapłaci więcej za daną przesyłkę. Chociaż będzie to nawet jakaś drobnostka i paczka jako taką nie będzie ciężka. Czego mi jeszcze brakuje? Brakuje mi troszeczkę wyboru kosmetyków, który jest niestety bardzo ubogi. Nawet obiło mi się gdzieś oczy Bielenda, ale natomiast były to jakieś ilości śladowe i zupełnie takie kosmetyki, których w Polsce nigdy nie używałam. No, słaby wybór ogólnie jest. Wiadomo, są dostępne wszystkie światowe marki międzynarodowe, ale brakuje pewnych rzeczy, to rzeczywiście. Bardzo się cieszę, że w Rumunii jest dobry chleb, bo zawsze jak gdzieś tam jeździłam za granicę, to niestety ubolewałam na przykład nad chlebem, a pieczywa testowego raczej nie lubię jeść. Także pod tym względem wszystko ok. Więc chcielibyśmy bardzo serdecznie zaprosić Was do oglądania naszego vloga. Postaramy się kręcić bardzo ciekawe odcinki z naszego codziennego życia. Tak jak powiedziałam, będzie dużo o ciekawostkach w Rumunii, o problemach, z którymi się stykamy. Co, Piotruś, zapraszamy? No i widzimy się w kolejnym odcinku. Oczywiście nie zapomnijcie o łapki w górę i suba na tym kanale. I widzimy się w kolejnym odcinku. Nara! Pum!